pierwszy raz jeżdżę w tym roku. Tak to już u nas jeżdżę, te góry są jednak za niskie. Jakby to było 3000, to by był śnieg, nie? Mokry śnieg, kończy się już, ciepło za bardzo jest. No to już tego się nie da uratować już, nie? Tu mam tylko jeden wybór, jeden stok. No i tak człowiek zejdzie 10 razy i to jest nudne, nie? Przygoda na nartach, to bo my jesteśmy z centralnej Polski. Przygoda na nartach zaczęliśmy w Kamieńsku. No i nie umiałem po prostu utrzymać się na nartach, zacząłem od deski i dlatego, no. No i fajnie się wygląda, nie? W takim wieku już. My jesteśmy od czwartku. Wczoraj byliśmy w Wistebnej. Wistebnej dzisiaj tutaj. U nas nie ma warunków w centralnej Polsce, dlatego tutaj przyjeżdżamy, nie? No jest pogoda na plusie, to ten śnieg też troszeczkę wygląda inaczej, jak jest troszeczkę minus i jest więcej naturalnego śniegu, tak. Ale mimo wszystko jest fajnie. Mimo wszystko jest super. My jesteśmy spoza Wisły, no troszeczkę dalej mamy. Ale to jest taki stok, na który wracamy. Prosty, niewymagający stok dla dzieci, fajny, dla dorosłych też. Także nic więcej nie potrzeba. W tym sezonie jest bardzo duże zainteresowanie, także dużo ludzi się uczy, dzieci dużo się uczy. Każdy może zacząć, i dzieci, i dorośli, także w każdym momencie śniegu jest dosyć, że tak powiem. Wszystko zależy, co ludzie, że tak powiem, czy dzieci co robią. No jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, na rolkach, uprawia tam różny sport, to czasem dla takiego 5-6-latka wystarczy godzina i po godzinie nie jest w stanie na takim małym wyciągu sam sobie jeździć, nie? O, moi drodzy, z bezpiecznej. Bezświetne nie do końca. Chodzi o wasze bezpieczeństwo. Turyści narciarscy nie uważają przede wszystkim na prędkość, którą nie dostosowują do warunków aktualnych i przede wszystkim do natężenia ruchu. I to jest największym jak gdyby problemem. No i oczywiście sprzęt narciarski, który nie do końca jest dostosowany do ich po prostu możliwości narciarskich. Jeżeli chcemy wybrać się w góry, no musimy być też przygotowani, tak? Czy to raki, czy to, nie wiem, na turach wychodzimy i tak dalej, więc tutaj kwestia dostosowania do danego terenu, czy do danego wyjścia masywu, gdzie chcemy wykonać swoją czynność. Zmienność pogody jest najważniejsza. Przede wszystkim widoczność, no bo to jest najważniejsza rzecz, żeby człowiek miał możliwość lokalizacyjną. No i druga sprawa, no zmieniające się warunki atmosferyczne. Tu już nie chodzi o to, że mróz i każdy myśli, że od razu będzie wychłodzenie. Taki wiatr, jak dzisiaj mamy, jest również aspektem takim, że możemy się bardzo szybko wychładzać. Mamy odwilż i dzisiaj rano, jak zdawaliśmy raport, było między 2 a 3 stopnie, a w ciągu nocy było gdzieś około 3 stopni. Tak? Było bezwiecznie, a teraz się, proszę, warunki zmieniły, tak? Jednoznacznie. Tak naprawdę wszystko nam się udało w tym pierwszym tygodniu, oprócz pogody. No, czekamy na więcej tego naturalnego śniegu, bo warunki na stokach są bardzo dobre, stoki są przygotowane, mają grubą pokrywę śnieżną, więc spokojnie można jeździć. Natomiast brakuje tego śniegu gdzieś tam w centrum, tak po prostu tego zimowego klimatu w okolicy. Zainteresowanie jest wprost proporcjonalne do prognoz pogody. Gdy tylko się pojawia w prognozach informacja, że będzie gdzieś mróz, będzie opad śniegu, to telefony się rozdzwaniają oczywiście bardzo szybko. Mamy mnóstwo stałych gości, którzy przyjeżdżają do Wisły, bo wiedzą, że ten śnieg u nas zawsze jest. Natomiast faktycznie te pobyty się skróciły. Często są rezerwowane na ostatnią chwilę. Nie są hotele w tym momencie tak wypełnione, jak były na przykład w roku poprzednim, więc jeszcze tak naprawdę tych miejsc jest całkiem sporo. U nas przede wszystkim wyciągi narciarskie, to jest to nasze największe bogactwo zimą, różnorodność tej bazy narciarskiej, ale też trasy biegowe na Kubalonce, wyjścia skiturowe, szlaki turystyczne, które zimą cieszą się wielką popularnością i te schroniska nasze górskie na Soszowie, Stoszku czy pod Baranią Górą też są bardzo mocno oblegane. No i mamy też w tym roku lodowisko w samym centrum miasta, gdzie z karnetami narciarskimi wchodzimy bezpłatnie.